A teraz przed nami konkurs gwary krakowskiej, wiejskiej lub miejskiej, który zakłada przygotowanie przez uczestników gawędy, opowiastki, scenki w formie dialogu. Występy powinny mieścić się w zadanej tematyce do wyboru. Jak to za szkolnioka było? Co mi dziadkowie go dali? Dzieci, gęsi, krowy? Jak się dawni zenili albo wydawali? Uczestnicy mogą prezentować się nie dłużej niż 4 minuty. Przekroczenie czasu skutkuje punktami ujemnymi. Wypowiedź konkursowa powinna być oryginalna, wcześniej niepublikowana, oparta na osobistych poszukiwaniach uczestników. A uczestników jury, oczywiście konkursu, nie jury, będzie oceniać jury właśnie w składzie Lidia Bogacz, aktorka teatru imienia Juliusza Słowackiego. Anna Dymna, aktorka Narodowego Teatru Starego. Barbara Żebrowska, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Kazimierz Sikora, Katedra Historii Języka i Dialektologii. I Artur Czesak, dialektolog, leksykograf. Mamy szanowne jury. Zanim zaczniemy, uczestnikom przypominamy, że występ nie może przekroczyć 4 minut. No w zeszłym roku to był rekord 12, ale jury przymknęło oko w tym roku, ponieważ podkreślone było w zeszłym roku, że będzie tylko 4 minuty, może zostać występ przerwany. Dziękuję bardzo. I zapraszam na scenę pierwszą uczestniczkę konkursu. To Anna Madej z Grębynic w gawędzie Jak to za szkolniaka bywało, szkolnioka. A ja mam, proszę zobaczyć. Ale napisali nie umiem po krakowsku. Trzeba muszą się nauczyć. Zapraszamy panią do konkursu. Ja wam dzisiaj opowiem, jak to dawniej za szkolnioka bywało. A nie było to przecie tak dawno. A z 50 roków nazad, a nie, no może ciut więcej. Do szkoły się chodziło na nogach, całą bandą. Jo, Jędrek, Franek od chrzestomatki, Staska od stryjenki, no i taki Maniuś, wiecie, ale my go nie lubili dać, to był taki mazgoj. Rycał o byle co jak ta buba. Ale kiedy my już tak syczka szli do tej szkoły, to widać było, że to idą szkolnioki. Każdy miał oblecony hałat, z białym kołnierzyckim, tarce na ramieniu, no i raniec na plecach. A raniec to był taki styk, który wiecie, omalowany, no. W szkole my siedzieli cichuśko, kiedy te trusie, bo była pierońsko dyscyplina. I oto do dzisiaj moich nauczycieli pamiętam. Ale tak, no i bardziej, wiecie, za skórę to mi zalazła pani od polskiego. A to była Franca godą wam. Jak my się nie nauczyli czytać, to ona nos łostawiała po kłozie. Boże, Boże, jak Józef się tych kłozy strasznie boła, choć Józef jej nigdy nie widziała. Cyczka mi go dali. Idzę, idzę, Hanusia, nie bój ze się, za mnie kłozy nie ma. Ale ja wiedziała, pani godo, święte, kłoza musi być. Ale na to ponu od rachunków, on to już miał chyzia całkiem. Cięgim nos pytał Jucha Tablickim nozenio. No a jak my nie umieli, to on zaś dawał pstrycka takiego, widzicie, pod brodę. Ludzie, ludzie, jak on mi rozdał, to Józef caluśki tydzień nie jadła ani nie godała. No bo Zech miała język przycięty przecie. Ale już na pauzach to był rajwach. Cyczka my się głonili, sarpali, tyrpali, a darli my się nie roz jak fiks. No i gorzko, wiecie, to była zima. O, zimy były wtedy pierońskie. A jeszcze jak trzeba było i za poczewą na pole. No, dyć wychłodki przecie były za skołą kawałeczek. Trzeba było iść. A jeszcze najgorzej, wiecie, jak to miał te majtki z klapą takie, usyte, wiecie, one miały takie guziczki. One były z baju, usyte takie. Trzeba było te guziczki łopiąć, sobie tak tę klapę opuścić. Boże, deska oblodzono, człowiek taki maluśki, dziura wielgachno,
No przecież strach było, co by chał do tej dziury nie wpadnąć. Ale kiedy już ze szkoły wracali, o Boże, jak w brzuchach krucało człowiekowi, no z głodu. To my chodzili do księdzego sadu na grandę. Haratali my jabłka, gruczki, no co się ino dało. Ale jak się ksiądz poszczyt, to no zgonił, a my spieprzali na cmentos. Tam my lezeli między grobami w takich chobiach i no kregulowski po nos łaziły. Roz, jak chłopoki podsadzili staskę, bo jak ksiądz poszedł, to my się wracali na zon, nie? Podsadzili staskę, co był taki piękny sydziałek urwała. Wzięła się jucha zawdziała taką za habyrdzioka. Zawiesiło się i spódnie cysko. Jak się chłopocyska chichrali, to się chichrali gąwową godą. Ale jak się zwróciło do chałupy, to nikt się nie swędął po chałupie. Ino się pomagało ojcom, bo oni ciężko harowali. Mamusia zawdy na mnie wołała, Hanusia kajzeć, Hanusia niech uzdrojze się, Hanusia pójdź ze krowy, trzeba wygnać gęsi, trzeba popaść, kajzeć ty dziołcha. Sędzie na polach się na łoz legało, krasula, pójdź tu, albo la ha, tak się gęsi naganiało. Wiecie, dawni na wsi było biednie, ale wesoło, a jak się ludzie sanowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz pani Bronisława Augustynek z Rudna, gmina Krzeszowice i jej gawenda. Jak się to dawni zonili albo wydawali? Nie? Ale rolnik szukał żony, tak? No to jak się dawni żenili, czy nie? Szukał żony, czy nie szukał? Czy żona jego szukała? Łoba się szukali, dokładnie. Wiecie, napisałam tą opowieść o rolniku, bo mi jest strasznie żol. I to tak, jaki to ten świat dziwnie pokręcony. Rolnik w telewizji musi szukać żony. A jeszcze do tego kiepsko sobie radzi, bo wszędzie ze sobą mamusię prowadzi, by mu dorodzała, dziewczyny szukała, by mu się konsulka do góry dźwigała. Dawniej to rolnicy dobrze se radzili, na kopeckę siana dziewczynta mobili i byli szczęśliwi, bardzo się kochali. Pod swoją pierzynkę mediów nie spraszali nic, a z tych ich wigielków dzieci przybywało. Rolnik był szczęśliwy i robić mu się chciało, a jak był zmęczony, bardzo przerobiony, mógł się wtedy zawsze przytulić do kogo? Do żony! Jaki wniosek z tego teraz dla rolnika? Niechże on na sianie z dziewczętami fika. Nie pomoże jemu telewizja żadna, jak go nie pokocha jakaś zgrabna panna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oba się szukali i się jeszcze znaleźli, tak? Pani Barbara Kosobucka z Zalasu, gmina Krzeszowice, zaprezentuje się z gawędą. Jaglem do wieczorowy szkoły chodziła, tak? Chodziłeś się do szkoły do wieczorowy? Tak jest. Był kiedyś taki czas, że kłazdy musiał być ucony. Niezależnie od tego, czy skończył 4 klasy, czy też uniwersytet. O, tu w ramach tej modernizacji nauk nasze KGW postanowiło chodzić do wieczorowej szkoły. Strasznie my były nieśmiałe w pierwszy dzień, ale pani nauczycielka nos uroczyście przywitała i powiedziała: siadajcie, zaraz z tym siodaniem mieliśmy sporo kłopotów.
kłopotu, bo ja to z nim się w ogóle w ławce nie zmieściła i nam se przyniosła stołece głodłojnio kus i na nim siedziałam. A na kolanach położyłam se deseckę od kredynca i na niej pisałam. Z przyborami do pisania nie było wielkiego kłopotu, no bo dzieci nas pisały do południa, a my po południu to my im brały i pisały. Na pierwszy raz pani podała nam podział głodzi. Były tam polskie rachunki, historio, geografio, a na ostatku był śpiew. I wyobraźcie sobie, moi kochani, na pierwszy raz poszło polskie, a pani się pyta, kto to był Kochanowski i co on ta robił. Obejrzałymy się po siebie, pomyślałam troszkę, a dyć nie ma u nas takiego, co by się tak nazywał. A zresztą to dzieci na seną gadały, co to był za utropieniec. Potem były rachunki, a pani się pyta, obliczcie mi taki rachunek. Z nasy wsi wyjechał pociąg zwykły, tako personka, z prędkością 50 km na godzinę. Za nim wyjechał drugi, pospieszny, z prędkością 80 km na godzinę. Który z nich zajedzie pierwszy do Warszawy? Obliczcie. Cichusinko było, kiedy makiem się i no słychać było muchę, co po oknie lazła. Wreszcie wstała Kryśka i Godo, a dyć ten prędzy zajedzie, co pierwszy wyjechał. Bo tory są jedne, to przecie nie przejedzie jeden drugiego. Oddychłymy z ulgą, ale potem była geografia. A pani się pytał, jakie to z mamy bogactwa naturalne w Polsce? Wstała Maryśka i Godo i czepie, złoto, śrybło, żelazo, a potem szczeliła i nie nabiła diamenty. A pani złogodo, nie strzelajcie z mi takich głupstw. A my to do końca nie wiedziała, co ta Maryśka strzeliła tak głupio, co my ty stacy błogaci. A potem była historia. A pani się pyta, który to król podzielił Polskę na czterech synów. A my wstała Kaśka i Godo. Ano tak, państwowym wolno było dzielić państwo. Co chcieli, to robili. A mnie mojej gospodarki podzielić to nie wolno. A pani złogodo, co było dawno, to było, a teraz to teraz. A potem była fizyka, ale i tak my nie mieli w ogóle zielonego pojęcia o tych ciałach, co ich tam w ogóle nie było, że pani skreśliła ten przedmiot z uczynia. A potem był śpiew. No to wiecie, jakbym wam zaśpiewał, od razu byście się zorientowali, że fałszuje. I pani dała wszyćkiem 5. A jeszcze raz na tydzień przychodziła taka pani z nowoczesnej gospodynie, co uczyła nas. I co dawać świniom, żeby za 2 miesiące urosły? I co ty zdawać kurom, co by po 2 jajka nosiły? Ale wiecie, kiedy nam zadała takie pytanie, pod czym to odróżniamy kogutka od kokosi? Zaczęłymy gadać po grzebycku, po nuskach, po ogonku i dali my nie wiedziały. A pani Godo mówi, jest taka pani, która to odróżnia kogutka od kokosi. Nazywa się seksownica. To nam się za nic ta nazwa nie podobała. Ale wiecie co, nie minął kwartał, a pani ogłosiła ze wywiadówka. A my se tak myślimy, kłogustys będzie na tą wywiadówkę posła. Dzieci nie, no bo małe, my za nimi chodzimy. Ojców nie, bo te z niektórym pomarli. Ale wiecie, jak się te nasze chłopy zwiedziały o tej wywiadówce, zebrały się wszyćkie i poszły. Oj, długo ich nie było widać. Przyszła do mnie Kaśka i Godo. Sekulino, przyszedł ten was chłop z tej wywiadówki? A ty widzisz, kiedy przyszedł, to bym tu przecie sama nie siedziała. Zebrałymy się i posłymy za nimi. Idymy, a tu w szkole ciemniusieńko. A dyć pani przecie po ćmoku informacje nie udzielo.
Na, rozsłuchamy, a tutaj nasze chłopy idą od baru i se śpiewają. Górolu, cyci nie zol, że te nasze baby ukończyły Uniwersytet Jajcarsko-Drobiarski. Bóg zapłać, łosem cię z Bogiem, jeszcze jak będzie chwilę czasu, a mnie zawołacie, to bym jeszcze łopowiem i jeszcze zaśpiewam. Bo ja to nigdy nie jestem nasyconą. Tak lubię mikrofon i scenę. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. A kolejną uczestniczką konkursu jest Daria Duda, reprezentująca Radziemice, Piec i Ujek. No, zapraszamy. A to widzimy, że to szkolnica, sama szkolnica. Co ona będzie o szkolnicach gadać? Sama szkolnica, tak? Prosimy. Ujek mi opowiadał taką historię. To było tak rok, albo tak trzeci rok nagody. Już akurat nie przypomnę, ale w tym dniu ujka Jaśka był wielki galas. Przez dzień kidało śniegiem, a z wieczora złopał przymrozek. I no drzewo chsiodło piękno syndzielisna. Ujek nie był skrobi gornek, i no gospodarz całą gębą. Razem z ciotką zgodne stadło było, mieli przyjemność ku sobie z całą familią. Lubiliśmy do niej przyjzdać, tak i na te gody było nas u nich cała chałpa. Były ujki, ciotki, ujinki, stryjnki, swoki, kumotry, kuzyni. Jakem wam rzekła, było cała familia. Gdy ci ze na polu było zimno, ciotka kazała ujkowi no polić piec. Ale ino tok, żeby było ciepło, a nie za gorąco. Ujki se sprawili nowy piec. Ujek przestudiował całą instrukcję od tego pieca i no on go miał poustawiać. Tak i było wtedy. Ujek posedł, poustawiał i przyrost na zot. Ciotka godo. Jak ze go ustawiłeś, żeby ino nie było za gorąco? Będzie dobrze, odpowiedział ujek. No i sąpir pociągnę do góry, a za moment pójdę i ustawię tak akurat. No ale kiej no celi się racyć, gwarzyć, parlamentarować. Tak chłopiecu zapomnieli. Ujek ty się nieco curował i polnął se porę buksów. Ale z ujkiem nieletko było. Perech, tere przedobrzył z buksami. Tędy legał cecko i tak ciupał porę godzin. A ze był gicyjo, to Kazi gicole musiał podziąć. Tędy ciotka zuwała mu krypcie. Ale drudzy widzieli o tych ujka mania i bawili się dalej, no bez wujka. No i tak i było w tyndy. No roz, ciotka Maryśka godo. Kichrzesi? Chyba się na polu ościepliło. Przecie mnie już zło spolo. Łoboze! Łobatko bosko! Nocnola widzi ciotka. Piec! Piec! Ten mój pierun pociągnął, ale zapomniał, że miał mieć na niego dostrzyżenie. Co teraz będzie? Polecieli do ujka i nocyli go tyrpać. Ale on lezy, kiej nie lusy. Łostawcie go, go do ciotka. Teraz kiej by go ciunął i pyrlikiem, to go nie obudzi. A kiej by go obudził, no i sorpim weźmie go cykawa, a potem go dziady być będą. Spojrzyjcie, już go cykawa bije. Musimy teraz poczekać ze dwie godziny, to mu przędzie. A w chałupie gorąco coraz większy i coraz większy galas, no bo jeden go do przez drugiego. Luchty poutwierali, ale okien się nie dało, no bo wioter rusął. No to mamy gnoms, odezwał się ujek Manek. Przyjdzie nam się łoździwiać do golasa. O, bydzie, bydzie, ty zna co płaźreć, śmiał się do stryjny Mańki. Ja wiem, żeś ty psy głupiosty guniac, ale nie lopso kiełbasa, odpowiedziała mu ciotka. Uj nie, frani się do płacu nisie i nocno labidzić do swojego. Zbieraj matę klosy i jedziemy do domu. Nie będę z psiagonem na wieżyku lotać, ani ty z gołym przyrodzeniem. Nie do rody, odpowiedział jej. Ty cię, kapkę urocyłem. Dziś mieliśmy wracać koło południa. Chociaż zawdy był macy kura, to wtedy go na odwagę wzino. Co było dalej, nie będę wam opowiadać, sami se wymarkujecie. Ujek obudził się za dwie godziny i przykręcił piec. Wszyscy bawili się dalej.
Żadnej zwady z tego powodu nie było, ale do dzisiaj chichrają się przy każdym posiedzeniu, kiedy wspominają tą historię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz Ziemowit Duch i Miłosz Hanula z Radziemic w scence Gnojosz Recek. Ziemek! Ej, Ziemek! A budzecha! Co się kciło kozę? Co, mus? Zapnułeś Gacka? Kiego znów Gacka? Ano tego, na którego krzynki klepołeś. Ej, nie! Mam coś innego! Mam Recka! Recka? A skąd ze znów mus Recka? Kupiłeś, cynabor wziąłeś, pokos! No to pożryń i nocaw się, bo cię cupnie! A co ze łąś się tak cochro? Myndymo? Nie wiem, ale idę go puścić na pole, bo straszny z niego gnojusz. No dobra, ale godoj z końca skąd go mos. Pożyńchań, widzisz te hyrdzie? No. Tamok się mają, wczoraj po ćmoku, kiedy wrócą się ja już od ciotku. Od stryjny. Stryjny, cusek do cino i do cino przy budzie. I po ziroku hyrdzią, no to tam polozą. Ale cichuśko, co weź za bursztynem i wyzirą. A tam recki jamy porobiły i kłopce nad jamami. Godo z dzindzioły. Nie, ale słuchaj dali. Kiej wizłun jamy cyckiej grzebią. Pewnie im spasł woło, bo hyrdził od dawna nikt nie rusął. A jedzynie na zimę by miały, bo brozek jest niełopodul. No to wróciłem się duchem do chałupy, tą krzynkę, tą co ze mną Gacka z majstrową. Spuściłem cucka i polecieliśmy do jam. Cucek na co kopać w jednej jamie, a jonaczkę drugi sudu, krzynką z opatką. Skryłem się za bursztynem, no i są pirw, wypluł się z jamy. Jeden, potem drugi i smygnęły w habyrdzie. Ale jeden był goro głupi i się złopił. Uwiązałem cucka i wróciłem do chałupy. To łun taki maluśki? No. To lucego go pustos. A, darmo godoć. Mam gnoba, bo straszny z niego gnojusz. Wziąłem go do chałupy, ale on strasznie był nie lusy. Chyba od strachu, pisto. Kiej maluśkie dzieciusio. Wziąłem go do siebie, położyłem przed komputerem. Chciałem mu pokazać drugie reski, to mi się gist z fajdą na klawiaturę. Łaciec, kiedy to uźrął, to strasznie na mnie harusił. I co? Nasz dziadek kazał mi go puścić na pole, bo dziki recek prytko w chałupie nie ochrostą i może mi kojfnąć. Ale łobieco, z jakiego pusę, kupi mi oswojonego recka syryjskiego. Gist. Chyba ci pasuje. Płoka ze zmigo? Będziemy mu zadawać razem? Pewnie! Ale pójdź, Moli, wypuść tego na pole, bo znów pudle się mirdą. Maluśki jest, pewnie chce do ojca i matki. Raz. Dziękujemy bardzo. Jakby kto nie wiedział, co to jest Recek. Recek to jest chomik. Albo u nas się chomiki mają tak zwane pieski ziemne, albo powiedzmy, a Recek syryjski to jest właśnie chomik ten, który jest tego, a chłopaki złapali najzwyklej w świecie takiego pieska ziemnego i chcieli go przysposobić. A teraz zawracamy do konkursu i zapraszamy na scenę panią Annę Płaszewską z Przemęczan, która opowie nam o sójce. Pannę Annę Płaszewską. Słojka i gospodarz. Słojka lubiła cacka. Kej, by się jeszcze by soły, to było lonicej, co? Roz, wzina ze sobą burę kocinta i płoce ciała jazę pod jagminę miedzę. Licyła, ze gospodarz daruje jej korole. I to nie jakieś fleśne chleboki, i no prawe, czerwone warlangi. Chciała się prymnić w kościele. Dyć gospodarzowi nie fest to było, kozoł i przyrychtować i no krypcie.
Słojka się zajankurowała i od tego bajloka nic więcej nie chciała. Podumała, podumała i wydumała, że zrobi temu gizdowi pieroński gajas w chałupie. Dyć ino się zećmiło, wylazła do chałupy i duchem byle co się ino błyscy, to co się ino zabazyło. Naroz za futryną słyszy koniery gospodarza, że Fran, co tu robisz? A potem jest stąd w dyrcki. Nie dzyj się, bodzioku, bo ci łachy z dupy oblecą od strachu. Gospodarz, kej ino usłyszał ten niankor, dala harusić i brać sojkę po łbie. Sojkę kieby czas pieron i moli się zmywo. Ale chłopina nie ceceruje się z nią. Capio za łeb i wlec do palestry. A tam sędzio go do sójki brewitnie. A co, że tu zazwyczaj, pani Słojka? Do sąsiada wlazić bez pytonio i robić grandę. Kiej by jest, cybła biesiada, ale pani buchacem proso jest. Panie sędzio, wielki cłeku, zrozumcie babinę, ciorty mnie oblezły, odążyćko, co ciotka u ostatniego. Poprawiwe się, nie dejcie mnie do sodzy, bo sobie na to jest tylo ino mojego. Pod Bogiem godą, se będę zeć uczciwie. Niech ik tak będzie, pani Słojko. Daję was pod kuratora. Może łąd was przypilnuje i naprostuje. No i Słojka się w tyndy już nauczyła. Nie bier bez pytonio, co nie twoje, bo sodza to nie pałac, a dumy i swobody kejo roztracis, tu już jo moli za zone hopy nie łot kupis. Dziękujemy bardzo. A teraz kolejna osoba, dobrze już nam znaną, pani Marta Komasara-Scelin i jej gawenda na przednówku. Oj, bieda była. A zakicała, bieda, a zakicała. Było to na przednówku, dawno, dawno temu. W każdej chałupie było pełno ludzi. Dziadkowie, ojcowie, a gromada dzieci. Do szkoły jak ta chodzili, to ta ze dwa, trzy oddziały, a jestce w zimie. I na tym koniec. To też takie łygunie, bo jestce nie kawalery, wymyślali różne zbytki, różne rzeczy do zabicia czasu. Jednego razu umyśleli se, ze pudo do lasu na bijoki, bo se chcieli zrobić dla siebie cepy. No bo jak wiecie, dojrzeje zboże, to by łokła suwali, snopek czy dwa. No w zarnach przepuścili na rzodki, pytali w chałupie, by im razowego chleba upiekli. No bo wiecie, dawni bieda była. To tyś jak łokwitło, to co chwilę łazili w pole, zaglądali, czy by się tak gdzie na brzesku, na jakich kamieniach już niedoźrałe było i nie dało co usiec. No dziewić nie ma się co. Głodnemu chleb na myśli. A bo wiecie, że dawni bijok to musiał być dopasowany do wzrostu. Bo, a wiecie jak to się mierzy? Bierze ta osoba, do której jest ten bijok, kij i godo. Kaj idzie do lasu, po co, po kija, na co, nabija, po jaki, po dybowy, hałtnij go po ty głowy. I dla mnie to by można go już tu chlasnąć. Bo wiecie, jakby zmierzył wielki chłop, co ma łapę grubo, wielko, jakby mały zacon wywijać, to mógłby se w łeb polnąć. Ale dość tego. Ano, do lasu mieli spory kawał drogi. No, jak zaszli do tego lasu, to oglądali. Było wszystko im dla nich nowe. No i jak to łazili, łazili. Ani się obejrzeli, jak zaczyno się sarzyć. A oni ani jednego kija nabija nie uczyni. Pożrą jeden na drugiego,
i go do tak. Ty, przykucniemy tu ksynę pod drzewem, przedrzemiemy się, noc krótko, ciepło. A ten drugi go do kupić, przecie no z wilki zjedzą. Ale był jeszcze między nimi trzeci, taki lekko głupawy. I wyskoczył przed nich i go do tak, podskojta, podskojta, ja już wiem. Hajno, niedaleko lasu jest to dolina, urwie ta wrota, no dawniej były na smyckach, albo na jakim tam powróźle, urwieta, ja wam pomogę, przywlecemy, takie drzewo nieduże pościnamy, w ciara polimy to wrota na to drzewo i tam przeczekamy, dopóki nie zacznie się brzazdzyć. No, no, posłuchali tego łomagi i tak zrobili. Wgramolili się na te wrota, lezo, słuchają, jakieś igło odgłosy, jakby coraz blizy. Patrzą, wjeżdżają furmanki zaprzągnięte w cztery kunie na polanę, pozeskakowali z tych fur, no jedni zaczęli robić ognisko, zaczęli szykować jodło, smażyć jajecznicę, inni zaczęli zdawać kuniom zarcie, zryć, inni jeszcze zaczęli rozkładać łachy, tam pod tym drzewem kajuni lezeli. No, a jeszcze inni znowu otwierali kufry, oglądali łachy, tam przymierzali, łodziewali się tymi łachami. Ale ten głupi go do... Ty! Mnie się chce sikać! Cicho bydzę, bo nos pozabijają. Ale on, co mu tam? Sikaj już! Ci, co siedzieli pod tym drzewem, godają. Huuu, jaki ciepły desyk z nieba leci! No, za chwilę znowu godo, ty mnie się jeźdźce. No, woniła mu jajeśnica. Godaju, cicho bydzę. Ale on go, co tam dla niego? Zacon kolybać tymi wrotami, zacon się zrobił się wielki rajwach. Ci poskakowali na wozy, kto żywi, uciekli. A ci ślecieli z tymi wrotami z tego. No ten głupawy stopił jajecznicę, no całego dnia był głodny. Ale jeden z tych zbójów nie zdążył wskoczyć na wóz i wziął się, wiecie, wrócił. No też był głodny. I go do, dej ze trochę. A ten głupawy go do, a dej poskrować języcka. A no, ten wyciągnął język, a ten mu ksynę chlasnył. Jak nie wrzaśnie, zacął się drzyć. Chciał wołać, poczekaj, ale ze nim miał języka, to wołał, potlikuj, potlikuj. Oni myśleli, ze wołał, uciekaj. Jak dali kuniom po bacie, to jechali, no kłopy tak grały. A ci pojedli, złożoli się koło ogniska, no i szkumo głupi, a mądry. No i jak to go dają jeszcze? Głupi zawdy skorzysto. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A teraz kolejna weteranka festiwalu, pani Ewa Drożniak z Maszkowa z gawędą Żole z Fokowej Kumy. Witajcie moi mili, ja ze Siemocie. Ja dzisiaj mam dla was opowiastkę. Jako ze mi sfok błażej, godali jak ze my łoboje na zogunie hangrys skubali. No to on zaczął mi godać, że przychodzi do niego kuma, i zoli się okropnie na swojego chłopa. No i wzięła Kasik, złapała koguta, wtryniła do siwocka i dyrgockim na plebanio zdysano poleciała pozolić się na chłopa plebonowi. A ze w karcmie chlo uneści go, brewerie stroi, że ona już duży, ty z niewogi i łobelgi nie udźwi go. Plebon pomety duwał nad swokową kumą i rzece. No cóżeści moja, moja
łowiecko stropiono poradzę. Jeno, może byś ta do spowiedzi cyjści chłodziła? Ło, dobrodzieju, jaże ja będę do ciebie chłodziła? Kiedyby chłop z obocy, giery by mi połomął. Ej, ja łobocył by chłopina, jeno, żebyś mu łocka zalepiła. Wola Boga, ore dusie, bo ja ze ja bym z takim chłopem łaziła. A może bym się tak do plebona na plebanio wprowadziła? Będę u ojcu prała, prasuwała. Strowy na woże. A do spanią, jakby trza, było, plecki podropała. Nie duża micza, jeno łyskę strowy. Bydzę, ojce, co drobliwy. Wiedzę o tym, babo, że ja chodzę w sacie i żyję w celibacie. Nawracaj, babo, do chałupy i kochaj starego, i miłuj starego. Ja ręce umywą i nic mi do tego. Koguta zostaw, na łobiot się przydo, widzę w parafii bieda. Łobodzło kogucie, zoraźniku, fałszywy. Koguta, zabierą do chałupy, łoboje z chłopem zjemy. Dość, dość tego godania, babo. Daj koguta, pójdź się wyspowiadaj. A ja do dom tyla i z chałupie niezgoda. I wierutno nędza, lidzowny babo, na siebie, a nie lidz na księdza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przed kolejnym naszym gościem na scenie chciałbym Państwu przypomnieć, że są przygotowywane zapisy do maratonu Krakowiaka. Oczywiście i dla dzieciaków, i dla osób starszych. Prosimy się jakoś tak dobrać w pary, zapraszamy. Naprawdę przednia zabawa i fajne nagrody. Będzie maraton Krakowiaka przed sceną. A teraz o kłopotach Hanusi opowie nam pani Irena Lipuszewska z Bębła. Byłam sejodziołką młodą i uronną. Nie pomnę, przed pierwszą czy przed drugą wojną. Parobki się do mnie chętnie zalecali. Jo się nie spieszyła, oni nie zackali. Mijo noc za nocą i za dziąkiem dzionek, teraz sama cuję, to ostatni dzwonek. Po odpusta chłodzę, kościoły nawiedzą, nie mogę się wydać, choć mnie chłopi widzą. No, jak ino, któremu o żonatce szepnę, to on chyb na stronę i zaraz ucieknie. Porządnych chłopoków policzyć na palce, reszta tu pijoki i same z okalce. Chyba się przeniesę do innej parafii, może mi się jako poczciwina trafi. A jak się nie trafi, to dali wyruszę, ale nie ustąpię, łożynić się muszę. Jeszcze tego roku, jeszcze ty jesieni, pójdę do znachórki, ona mnie łożyni. Skleroza. Prawdę powiedzieć, przypomniałam se, to lod mi już trochę przybyło. Ale przecież warno i do tego miło. Umiegać się wybrać, łobiot ugotować. Charakter mam dobry. Nie będę się i łobiot uważyć. Naturę mam spokojną, nie będę się sparzyć. Słucham. Głośniej. Jeszcze jakiś ząbek ostał mi się w gębie. Cztery morgi gruntu ty zjedz na porębie. Chałupka ani cegło, choć już 100 lat stoi,
wichrów i zodymek zodnych się nie boi. Ale... Alem chłopa zonno, jak niczego w świecie, co by rozkielaco spocieszył mnie przecie. I sobie był krzepki, taki głowym chciała. Długo zdałabym mu i za cej co miała. Bo wiecie, że dobry chłop to zawsze jest w zocy. A może mnie tutaj dziś taki zobocy? Ciągle wino sama. Aż się trochę boję, to może dziś do domu pójdziemy we dwoje? Przepraszam za sklerozę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A teraz pani Marta Zabiegaj zdradzi nam, jak ona za mąż wychodziła. Pani Marta Zabiegaj jest gibułtowa, w zeszłym roku była ho-ho, jeszcze wyżej, tak jest na tym konkursie. Witam was, goście mili. Cieszę się bardzo, żeście tak licznie na tą Głotkę Krakowską przybyli. A za to moje piękne powitanie, wy powitajcie mnie, babcie Mani. Dzisiaj wam opowiem, jak to ze swotaniem Downi było. Przychodził swot do domu, gdzie jakoś panna urodno była i raił kawalera. Tak i tyż ze mną było. Chociaż to odległe czasy, lecz pamiętam doskonale. Do mojej chałupy, do tatula i matuli przyszedł swot i tak mówi: słyszałem, że wy macie jakoś pannę na wydanie. Ja mam dla waszy Maryśki kawalira bogatego, Wojtka Kowalowego. Mam morgę pola, chałupę, stodołę, krowę krasulę i wielko do orzenku wolę. Ja w tym czasie na Zopiecku już dżymała, alem wszystko usłyszała. I tak sobie myślę, ojo Boga, przecież ja już se wybrała Jaśka Polokowego, kochanego, miłego. No jak ze wyjdę za innego? Ten Wojtek, brzydok, niesamowity. Łoczka kaprawe, nóż jak cebula. No i jak się z tym całować? A najgorsze to co? Jak po weselu pod pierzyną figlować? Myślę sobie, jakoś muszę wybrnąć z tej sytuacji. Pomyślała, pomyślała, przeszło kilka wieczorów i mówię do ojców tak: ja nie pójdę za waszego Wojtka. Ja już się wybrała. Ja mam Jaśka. Ojcowie słuchają, co ja jeszcze powiem. No ja się już nim łognacywała, całowała i dwie noce w kopce siana przespała. No cóż mieli robić? Wyprawili weselisko. No i z Jaśkiem przeżyłam lot wiele. Ale powiem wam coś smutnego. No cóż, 30 lat temu poszedł do innego świata, a ja została sama. Dzieciszka się rozjechały. Jak ja tu do owoc na tę Gotkę jechała, tak sobie pomyślała. Może ja bym wśród dziadków tutejszych jakiegoś sobie przygruchała. A żeby go zachęcić, dać mu trochę łotuchy, to zaśpiwam piosenkę.
choć mam wasze siwelezje, ufarbuję kupię, modno kieczkę i nos upudruję. Będę jeszcze pikno pięknie się wystroję, nie jednego dziadka wyprowadzę w pole. Będę go cyganić może, zbałamuczę, ale wybieraj jednego i do domu z nim wrócę. A na koniec, moi mili, żyjcie długo i szczęśliwie, bo życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka i więcej nic, ale warto, warto jest żyć. Dziękujemy. Bardzo warto jest żyć. Proszę Państwa, do tej pory występowali przed nami reprezentanci miasteczek i miejscowości podkrakowskich, a teraz czas na samo miasto Kraków. Z gawędą Jak Pan Bóg Świat Stworzył wystąpi Pan Adam Grelecki dla zainteresowanych radnych miasta Krakowa. Także miasto Kraków we całej swojej okazałości. Witam was wszystkich. Jedni gadają, że my przyszli wszyscy ludzie z kosmosu. Drudzy gadają, że my są od małpy. I nie wiadomo, co my są, ale ja wiem, że nas wszystkich Pan Bóg stworzył. I właśnie chciałem wam powiedzieć, jak Pan Bóg świat stworzył. No było tak, jak Pan Bóg świat stworzył, to pierwszy na początek się ogródek założył. Ogródek taki miał ładny, tam drzewa rosły. Pierwszy se na początek ogródek założył. Hano, łopłotki fajne, płora szczęśliwo. Chłodził se Adam z Ewą, oglądali dziwo. Pan Bóg se ino baczył, tam pierunem przełożę, tu deszczem poleje. A przyglądał się uważnie, przykazuje pyko. No fajeczkę se pykął. Już się nie oduczy, kto z młodu nawyko. A miał ci u jabłoń, w środku tego ogrodu, nie? Ogromnie rozległo. Co ją nie mała, 100 aniołów szczegło. No 100 aniołów. Ale gdzie tam? Nie uszczegli. Zwiedziała się Ewa, tak jakoś z wieczora, wesła do ogrodu jabłka do wora. Lecz jeszcze się nie podźwigła, a później, już wiecie, poszła śmierć i straszne nieszczęście po świecie. Pan Bóg zeźlił się bardzo. Skrzyczał, zmieszał złotem, wygnął z raju. A na łotworne, wiecie co powiedział do Adama? Nie wiecie. Pier Ewę, kiedy do sadu będzie chodzić sama. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu radnemu. A teraz czas na ostatni występ i panią Zofię Szumiec w opowiestce na Zaosiu. Zastowiu, na Zastowiu, proszę bardzo. W naszej pięknej okolicy, o, przepraszam, ja jestem z Młodnicy. Chciałam dziś tu z wami pobyć i opowiedzieć wam, bo wiecie, moi mili, człowiek to wzdycho do dzisiaj. Gdy był młody, zdrowiem tryskał, a co przeżyła, to wam powiem. Życie wiedliśmy spokojne, chyba że trzeba wspomnieć wojnę. A i tu u konopki przy naszym dworze to żyło nam się nie najgorzej. W polu robić trzeba, żeby dostać się do nieba. Tak pon dworu i dobrodziej mówili nam o tym co dzień.
A jak się ta człowiek narobił, to się ta i wychulął. Przy skrzypcach, przy basie, o jak było wesoło w tamtych czasach. Wracałam z potańcówki, z modniczki. Nawet nie popiłam wódki. Koleżanka mnie odesła, jak ją tu pod zostawie doszła. Strach mnie ogarnął do kości. Osłabłam, dostałam dłości, bo słyszę jakieś godanie. Dziwne wody chlapanie. Środka drugi się trzymałam, bo od ludzi to wiedziałam, że tu w tym miejscu nic nie grozi, bo tą drogą to pan Jezus furmanką do modnicki się włozi. Zondą, co się godo? Szeleści, chlapie wodą, ja się pytam, a co gusz ty tak zondos? A on mi mówi, ciebie! O, jakem się ty sprzelękła, jakem ty okropnie wjęła do domecku i ze strachu to się schowałam na przypiecku. Rano mamusia go daje, a co żeś ty dziołcha tak prędko przypadła? Bo mnie coś straszyło, na zostawił. A co cię straszyło? A no nie wiem, go dało, że mnie żądo. Nie trzeba było się bać, bo to jakiś parobek czekał na ciebie w krzokach. Czegoś ty uciekała. Trzeba było zostać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To był nasz ostatni wykonawca. I teraz zapraszamy jury konkursu Gwary. Jury już się zbliża, dyplomy chyba dzierży w dłoni, także wszystkie decyzje, zdaje się, już zostały podjęte. Zaraz je Państwo poznają. Konkurs Gwary już za chwilę będzie rozstrzygnięty. Pan Kazimierz Igora już w ręce ma mikrofon, więc z niecierpliwością czekamy. Proszę Państwa, nie mogliśmy się z tym zadaniem uporać wcześniej, ponieważ tak duża była konkurencja. Pani profesor Anna Dymna pozostawiła nas, ale chciała przekazać na pierwszym miejscu to, że był to znakomity przekaz emocji. Najważniejsze jest, że inspirujemy się również zdarzeniami współczesnymi. Rolniczka szuka żony, to był temat, który zdominował nasze spotkanie dzisiejsze. Brawo dla tych, którzy go wybrali. Teraz już by nie zwlekając przystąpimy do ogłoszenia wyników tego konkursu. Zatem zaczniemy od trzeciego miejsca, które zdobywa pani Maria Zabiegaj. Zapraszamy. Zapraszamy panią Marię Zabiegaj. Bardzo proszę, tyle energii. Tyle kobiecego wdzięku. Miejsce drugie. Nasza młodzież. Ziemowi duch i Miłosz Hanula. Bardzo proszę. O, Recki przyszły. Są Recki. Ale mam nadzieję, że wam się podobała ta historyjka, że krzywdy temu Reckowi nie zrobili. Wypuścili go z powrotem, tak? Taki malutki by mówi, tak. Gratulacje za humor. Proszę nie uciekać. Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie krakowskiej gotki w modnicy otrzymała pani Anna Madej za wspomnienia szkolne. Widać, że w kozie nie siedziała, bo się dobrze uczyła. Jeszcze raz brawa za nią. Grębynice, słynna wieś. Proszę Państwa, teraz
coś takiego, co winien jestem jako przewodniczący jury. Niestety musieliśmy przestrzegać bezwzględnie rygorów czasowych. Kto nie zdołał się zmieścić w tym reżimie, no to po prostu no niestety nie mógł być klasyfikowany. To jest powód, dla którego kilka bardzo zacnych i słynnych gawędziarek no musiało ustąpić pola tym innym. Bardzo przepraszamy, takie były wymogi regulaminu. Ale rzeczą najważniejszą i najpiękniejszą jest to, że tak licznie pojawiła się tutaj nasza młodzież krakowska. Gratulujemy z całego serca ich opiekunom, a im życzymy odwagi i chęci w dalszych staraniach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to już jeszcze liczniejsza reprezentacja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich uczestników tego konkursu na scenę, bo dla wszystkich mamy drobne nagrody, tylko bardzo zapraszamy wszystkich, którzy brali udział w tym konkursie, tu do nas na scenę. Zapraszamy bardzo. A proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że nagrody w tym konkursie, czyli bony do sklepu elektronicznego, zostały zakupione ze środków Fundacji PZU. Zapraszamy. Proszę tutaj do nas podejść dalej. Proszę Państwa, muszę powiedzieć tak, nim się nasi wykonawcy ustawią na scenie, że proszę popatrzeć, są ci, którzy gwarę znali i znają i są ci, którzy tej gwary od przedszkola przyswajają. Czyli trzeba powiedzieć, że dopóki są ci najmłodsi i garną się do gwary, to nasza godka krakowska będzie trwała. Ale proszę też zauważyć, że z roku na rok coraz więcej słów jest odgrzebywanych. Już to nie jest takie zmiana języka literackiego, wyrazu języka literackiego na wyrażenia gwarowe, ale już poszukiwanie słów, które się wydawało, że są zapomniane. Ale trzeba powiedzieć tak, że chwała za to, że krakowiacy są, byli, są i będą. Gratulujemy serdecznie, dziękujemy bardzo. Jeszcze tylko panią Zofię Bernecką proszę, żeby się zgłosiła, bo mam jej dyplom i jeszcze będzie miała zrobione zdjęcie koło sceny. A teraz już zespół Modlicanie. Prosimy o to, żeby dla nas zagrali. Tak, brawa dla wszystkich, dla gawędziarzy i brawa dla jurorów.